Cześć, ja jestem Tiniek, a to jest dodatek do gry World of Warcraft Mist of Pandaria w edycji kolekcjonerskiej. Oprócz tego, co znajdziemy w pudełku, znajdziemy również gadżety elektroniczne, takie jak mount do gry World of Warcraft, mini pet, który w tej chwili może walczyć z innymi mini petami, ekskluzywne portrety do gry StarCraft 2, oraz baner do gry Diablo 3. Samo wykonanie pudełka jak zwykle nie zawodzi. Pudełko wykonane jest jakby ze skóry, aczkolwiek jest to oczywiście tylko imitacja. Wszystkie napisy są wypukłe, a całość jest bardzo przyjemna dla oka. Nie pozostaje nam nic innego, jak zajrzeć do środka. Gdy już się dostaniemy do środka, naszym oczom ukazuje się artbook, wypełniony po brzegi artami i grafikami z dodatku Mist of Pandaria. Jest to na pewno super sprawa dla kolekcjonera. Sama okładka, jak podobnie jak pudełko, jest wypukła, bardzo elegancko zrobiona. Kolejną rzeczą w pudełku jest podkładka pod myszkę. Mi się wydaje, że jest to raczej bardziej bajer, który można sobie postawić na półeczce, niż rzecz, którą ktoś będzie używał. Następnym gadżetem jest ścieżka dźwiękowa z gry. Nawet właśnie słyszycie jedną w tle z piosenek. Jest to utwór numer 19, już nie będę się w szczegóły tytułu wchodził. Pudełeczko ładne, otwierane. Na jednej stronie są podani autorzy, z drugiej strony mamy podziękowania. Nie zabrakło również materiału filmowego zza kulis, w którym przedstawiony jest cały etap tworzenia gry. Materiał został wydany na dwóch płytach. Jedna jest to płyta DVD, a druga jest to płyta Blu-ray. W środku jest również mała książeczka z opisem tego, co jest na płytach. No i została nam najważniejsza część. Gra. W pudełku znajduje się płyta z grą, numer seryjny, którego wam nie pokażę, dwa quest passy oraz quick start guild. To już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików na moim kanale. Cześć!